czwartym miesiącu maluszek nie tylko ogląda swoje paluszki, ale już intensywnie nimi manipuluje, a rączki nie tylko są otwarte, ale też w pełni uzyskują taką sprawność w chwytaniu. Teraz już różne przedmioty będzie chwytał, podnosił, próbował nimi manipulować. Będzie też bardzo zadowolony, jeżeli uda mu się na przykład wydobyć jakiś dźwięk, kiedy manipulując tym przedmiotem uderzy o drugi, czy na przykład jeżeli jest trzymany na waszych kolanach, jest przy stole, kiedy uda mu się uderzyć tym w stół i spowodować jakiś hałas, będzie tym bardzo zachwycony. Te rączki są już na tyle sprawne, że możecie podawać mu różne większe przedmioty i takie, które wymagają więcej manipulacji. I to jest taki moment, w którym możecie już troszeczkę się z nim wadzić, kiedy on chwycił ten przedmiot. Spróbujcie tak delikatnie mu go odbierać, spróbować przeciągnąć na swoją stronę i zobaczycie, jak mocny jest ten chwyt i ilu sposobów używa, żeby jednak odzyskać tą zabawkę. Przede wszystkim też widzicie już, że on doskonale zdaje sobie sprawę, jakie ma ciekawe zabawki w otoczeniu i kiedy jest zajęty zabawą, a zabierzecie mu tą zabawkę, to będzie zdecydowanie na to reagował, okaże swoje niezadowolenie i będzie próbował tą zabawkę odzyskać. Oczywiście w tym wieku będzie to robił tylko wtedy, jeżeli widzi tą zabawkę, czyli kiedy ją odbierzecie mu i przesuniecie troszeczkę dalej, poza zasięg jego ręki, bo jeżeli ona zniknie z jego pola widzenia, to niestety jeszcze nie będzie wiedział, że ona jednak gdzieś istnieje i nie będzie jej jeszcze poszukiwał, ale za chwilę to się zmieni.